Cześć kochani, witam was w drugim vlogmasie. Jest po piątej, ja za chwilę będę musiała wychodzić do pracy. Jestem już umalowana, ubrana. Teraz wystarczy tylko zjeść. Ale zanim to, otworzymy moje kalendarze. Czas na drugie okienko, które jest tutaj. Także otwieramy. Jak zwykle będę miała z tym problem. O, idzie. To się otworzyło dużo lepiej. O, pomadka. Ciekawy jaki kolor. Czekajcie, ja ją wyciągnę. Tylko oczywiście muszę was odłożyć, bo niestety nie dam rady. Okej, wyciągnęłam i powiem wam, że teraz to pewnie tego dobrze nie zobaczycie, ale to jest taki kolor nude. Zaraz przetestujemy, jak ona wygląda. Zrobimy wam swatcha. Co wy na to? Dość delikatna. Myślę taka, że na co dzień. Teraz idę jeść. Ubieram się i wychodzę. Odezwę się do was po godzinie 16, jak skończę pracę. Tego wszystkiego zapomniałam o tym kalendarzu. Także szukam dwójeczki. Tu jest. I otwieramy. Ale chyba czekoladkę to sobie zjem, jak przyjdę z pracy, bo na razie nie mam. Także wyjmujemy i co to jest? Kinder Country. I również ten słodki reniferek. Dobrze, teraz to już naprawdę uciekam. Misiaki, jak widzicie, ja właśnie przyszłam do domu i nie jest jeszcze ciemno, ale to z takiego względu, że puścili mnie półtorej godziny wcześniej do domu, jest po 15, chyba po 15 i powiem wam, że ja teraz muszę odpocząć, bo musiałam wejść na trzecie piętro. Odpocznę sobie trochę, coś zjem i będę musiała iść do sklepu po jakieś zakupy i tak. Nagrywamy vloga. Przepraszam was od razu mój wygląd, ale po 9 godzinach pracy można już tak wyglądać. I teraz właśnie włączyłam sobie laptopa i oczywiście będę oglądała vlogmasy. A później pójdziemy do sklepu, zrobimy zakupy i może zrobimy jakiś mały obiad. Może zrobimy makaron ze szpinakiem. Chyba tak, chyba zrobimy makaron ze szpinakiem. Powiem wam, że nawet mam na to ochotę. Czy wy to widzicie? Vlogmasy, po prostu same vlogmasy. Ale będę miała co oglądać, super. Także zabieram się za oglądanie. I jeszcze jedną ważną rzecz chciałam wam powiedzieć. Tutaj już jest mój vlogmas. Zaplanowany na godzinę 15:30, ale zastanawiam się, o której chcecie widzieć te filmy. I myślałam nad godziną 16, także piszcie na dole, czy odpowiada wam ta godzina, czy wolicie jakąś inną. No dobra. Trochę sobie odpoczęłam, także czas na mnie. One more night till Christmas Day. Everything's ready, snowflakes falling, snow angels being made. But all I really want is you. Wyglądam strasznie i wiem o tym, ale muszę wymienić Frankowi jedzonko, dolać mu, znaczy zmienić mu wodę. Zrobiłam pranie przed chwilą, także wszystko sobie już ogarnęłam i nie wiem, co będę teraz robiła. Będę sobie robiła gorącą czekoladę, bo mam straszną ochotę i chyba wskakuję pod kocyk i będziemy oglądać dalsze vlogmasy, bo naprawdę ich jest ich dzisiaj bardzo dużo i bardzo dużo dziewczyn nagrywa je. Także jestem przeszczęśliwa, bo uwielbiam grudzień, uwielbiam vlogmasy. Także robię
czekoladę i zabieram się za oglądanie. Właśnie zrobiłam już kolację, mam kanapkę z serkiem takim topionym, emmentaler, ogórkiem i pół pomarańczy, tak na deser. Także zabieram się do jedzenia. Okej, teraz Wam coś powiem. Dzisiaj był najgorszy poranek w moim życiu. Chyba jeszcze nigdy tak beznadziejnego poranka nie miałam. Oczywiście się z Wami przywitałam, nagrałam trochę vloga i poszłam na przystanek. Ale niestety spóźniłam się na autobus. Super. Stwierdziłam, że pojadę taksówką, ale że do postoju mam blisko, więc postanowiłam się tam przejść. I idąc tam, weszłam w kałużę. Ale na szczęście jakoś dojechałam na czas do pracy i puścili mnie wcześniej 1,5 godziny, także tyle dobrego. I powiem Wam, że już się strasznie stęskniłam za Danielem, chociaż nie mogę od przedwczoraj. Ale ja nie mogłam sama mieszkać, naprawdę. Ja bardzo lubię siedzieć sama w domu. Być sama ogólnie, robić sobie tam swoje rzeczy, ale spać nienawidzę sama. Ogólnie zapominam o tylu rzeczach. Idę na zakupy, nie kupuję połowy rzeczy. Po prostu, nie wiem, nie funkcjonuje normalnie, jak nie ma go obok, także... Chciałam, żeby już wrócił, naprawdę. Już się za nim strasznie stęskniłam. Powiem Wam, że jak on wróci, to ja jadę do Lublina, ale mam nadzieję, że tam do mnie przyjedzie. Chociaż cały dzień będę siedziała na uczelni, to i tak mam taką nadzieję. Także Daniela, jak wraca już do mnie, bo ja po prostu nie radzę sobie z tym wszystkim. Także taka ciekawostka z mojego życia. Till Christmas Day, everything's ready. Snowflakes are falling, snow angels being made. But I...